Wielu z was narzeka na to, że nie lubię rzeczy, które inni lubią. No to postawię się teraz w waszej sytuacji. Otóż dzisiaj zrecenzujemy coś, co ja lubię, a inni nie lubią. Mianowicie ten film. Ta okładka. Po prostu ta okładka. Ten film nazywa się 8 szalonych nocy. Ten film został ostro zjechany, też nie do końca wiem czemu, ale hej, mam taką rzecz, że lubię rzeczy, których inni nie lubią, więc jedziemy. Oto główny bohater Davey, dubbingowany w polskiej wersji przez Marcina Przybylskiego, który jest starym pijakiem nienawidzącym świąt oraz ogólnie całego świata. I w pewnym momencie decyduje się spierdolić przed policją po niezapłaceniu czeku. Zaraz Bambi uciekną stąd precz, ich uciec to smaczna jest rzecz. Mam was gdzieś, cały ten durny świat. Policja w końcu go chwyta i wsadzają go za kraty. Na plus to jest zdecydowanie, muszę w tym momencie powiedzieć, wypada animacja. Animacja jest bardzo ładna i w przeciwieństwie do tego, co mówią niektórzy inni krytycy, mi tam pasuje to, że film z takim dość, no wiecie, dołupkowatym, ma taką fajną animację. W sądzie poznajemy kolejnego bohatera, Whitey'ego, któremu głos podkłada w polskiej wersji Jacek Jarosz. I podoba mi się to, że ten głos brzmi podobnie jak w oryginale. Prawie jeden w jeden, tylko że oczywiście mówi tutaj po polsku, a nie po angielsku. Co jest dość ciekawym zabiegiem. Whitey decyduje się wziąć Davey'ego do siebie, żeby odpłacił swoje szkody jako jego pomocnik, jako sędzia. Davey jest skurwysynem i to jest z nim dość ciekawe. To jest chyba jedyny film, jaki widziałem do tej pory, nie tylko animowany, w którym główny bohater to taki po prostu wredny gnój i nie wiem, może to dlatego, że mało oglądam filmów. I strasznie się to ludziom nie podoba. Nie wiem czemu, ale w końcu później jest wyjaśnione, czemu Davey jest taki wkurwiający. Kolejny minus, jaki ludzie podają, to głos Whitey'ego. Naprawdę nie widzę, co jest w tym głosie irytującego, a raczej nie słyszę. Posłuchajcie sami. Ma właśnie na wokandzie, no bo znałem tego młodzieńca w czasach, kiedy jeszcze miał kręgosłup moralny. Whitey, do czego zmierzasz? Mógłby zostać skazany na pracę społeczną w lidze koszykówki. I tutaj taka ciekawostka. W polskiej wersji usunięto wszystkie bluzgi. W polskiej wersji nie ma ani jednego przekleństwa. W oryginale jest ich parę naście, ale tutaj nie ma ani jednego bluzga. Stąd to 12+. A w Niemczech z jakiegoś powodu ten, kurwa, film ma 7? 7. Nawet 7. Niestety styl animacji, w jaki poszli twórcy, potrafi wyglądać dość kurwa przerażająco, jeżeli próbują robić typowo kreskówkową animację. Zobaczcie sami, ilekroć Whitey otwiera gębę z czymś w środku, ma wrażenie, że kurwa otwierają się wrota do piekła. Z kremem. Okazuje się, że Whitey bardzo chciałby dostać nagrodę za najlepszego obywatela miasta. Niestety, pomimo tego, że wykonuje dla obywateli różne prace i chętnie im pomaga bezinteresownie, w zasadzie to każdy ma go gdzieś. Łącznie z Davey'im, który zamraża go w aucie, a potem zamraża go w toy-toyu. I tutaj niestety nie mogę wam pokazać dość ciekawej sceny, gdzie jelenie jedzą kupę, bo... standardy społeczności! Niezdrowy! No, zdejmuj futerko, małpoludzie! Davey zaczyna nawiązywać więź z dzieciakiem o imieniu Benjamin, który okazuje się być dzieckiem dziewczyny, w której był kiedyś zakochany jako dziecko. I mam tutaj całkiem fajną piosenkę. To historia jak za mgłą, lecz wspominam pięknie ją. Strumyka szum, zachwyt jej, urok chwil, że o jej. Lecz tych spotkań minął czas. Me serce się zmieniło w gładkę. Później poznajemy siostrę Whitey'ego i o mój Boże. Naprawdę, proszę was, przestańcie dawać się śmieszne ryje, bo naprawdę jest limit, ile razy mogę zrobić żart z Wii U w tym filmie. Więc okej, okay, macie teraz wszystkie żarty z Wii U, proszę. Kraków. Davey i Whitey po pewnym czasie stają się dobrymi kumplami, ale niestety wszystko się psuje, kiedy Whitey wyjawia swojej siostrze, dlaczego Davey jest taki załamany. Okazuje się, że kiedy był mały, dokładnie w święto Hanuki zginęli jego rodzice. I dlatego teraz jest takim skurwysynem, pijakiem i tak bardzo nienawidzi tego święta. I dlatego wszystko im psuje.
To jest całkiem ciekawa rzecz. Co prawda motyw ze śmiercią rodziców i nienawiścią spowodowaną z tym jest oklepany jak cholera, ale w tym filmie jest to całkiem ciekawie rozwiązane. Po tym jak Whitey to mówi, główny bohater wścieka się na niego i po prostu denerwuje się tak, że wpada w pijacki szał i zaczyna demolować różne rzeczy. Z tym, że rzeczy zaczynają do niego gadać. I poprzez te rzeczy, poprzez halucynacje, orientuje się, że wcale nie jest złe po prostu uwolnić swoje emocje i żeby po prostu tego nie chować w samym sobie. Czy to jest takie trudne? Kurwa, ten film zrobił to, czego nie potrafi zrobić cała masa innych kreskówek. Do tej pory nie widziałem ani jednej kreskówki dla dzieci, która mówi morał. Nie tłum emocji, bo to jest niebezpieczne i ci może odpierdalać. Więc najlepiej się wypłacz itp. itd. W żadnej kreskówce dla dzieci tego nie widziałem, tylko w tym dziwnym filmie, który nawet nie wiem jaką ma kategorię wiekową. Tak więc główny bohater decyduje się w końcu po uwolnieniu tego smutku z powodu rodziców naprawić to co zjebał i sprawić Whiteyemu zajebisty dzień. I mamy moim zdaniem najlepszą piosenkę w całym filmie. Ten mały stanął na mej drodze. Ja mu mogłem wdzięcznym być na nowo żyć. Lecz bez serca jak szyderca wyżyłem się na słabszym bez dwóch zdań. Chamsko postąpiłem, on się nie poskarżył nic. Tak więc Whitey otrzymuje medal, dostaje pabaczki i koniec. Ten film jest zajebisty. Co prawda mamy trochę żałosnych żartów, takie jak na przykład pierdzenie albo palenie trawy w bongu, to reszta jest w sumie fajna. Film nie jest taki zły. Jeżeli kogoś w oryginale raziły wulgaryzmy, to w polskiej wersji nie ma ani jednego wulgaryzmu. Film jest fajny pod względem fabularnym. Ma dość ciekawe przesłanie, którego nie widziałem do tej pory w żadnej bajce, o dziwo. Sama bajka, sama animacja jest przepiękna. Muzyka też mi się podoba. Głosy postaci w polskiej wersji są fajnie zrobione. Podsumowując, film bardzo fajny i naprawdę polecam wam go zobaczyć, jeżeli tego nie zrobiliście. Sklenem!